Na začiatku beloksywie to nie było z tytułu dokuzów Franciszka Fenikwewściue czy profesora Józefa Bożyszkwewściue. To prawda, czy chcemy gadać o začiatkach, gdy nie tej musimy najpierw wrócić pamięco do wseoksywie. Oksywie jest zdecydowanie najstarszą osadą, która funkcjonowała na terenie dzisiejszego miasta Gdyni. Z pewnością był tam gród, o którym wiemy z badań archeologicznych. Poza tym istniały tam inne osady w okresie prehistorycznym. Nawet było to tak spektakularne odkrycie swego czasu, że utworzono nawet, określono kulturę archeologiczną nazwą kultury oksywskiej. No i Oksywie było bardzo bogatą wsią, o wiele bardziej liczniejszą niż Gdynia. Większość tutaj właśnie osób trudniło się rolnictwem, a dodatkowo rybaczyli. Tutaj praktycznie samodzielnych rybaków na Oksywiu byli, ale w samej Gdyni praktycznie samodzielnych rybaków nie było. Na kartach historii, w źródłach pisanych Oksywie pojawia się dopiero w XIII wieku. Chociaż wiemy, że z pewnością tam dużo wcześniej coś funkcjonowało. Stało się to przy okazji fundowania klasztoru Norbertanek w Żukowie. Dokument zachował się, lecz nie ma on formuły datacyjnej, ale historycy około pół wieku temu na czele z wybitnym mediewistą Kaszubą, profesorem Gerardem Labudą, określili, że ten dokument mógł powstać około 1212 roku. I to jest, proszę Państwa, początek historii Gdyni, początek Oksywia. 14 lat później, kule 1224 roku, w historycznych źródłach Egyptkały kwestele, jaci istnieje do dzisiaj, je to kwestel świętego Michała Archanioła. Jedna z najstarszych świątyń na Pomorzu. Początki jego sięgają XIII wieku. Bardzo związane z tym miejscem, kiedyś z wszystkich tych obecnych dzielnic Gdyni parafianie wędrowali właśnie na Oksywie, bo to była tutaj jedyna parafia. A na cmentarzu kule kwestela możemy się pomedleć na grobach między innymi Tuna Abrahama, Bernarda Chrzanowściue, a też wiele gdyńskich kaszebów. Dzisiejsza Gdynia, miasto Gdynia, w zasadzie funkcjonuje od dwudziestolecia międzywojennego, przy czym jeszcze należy pamiętać o tym, że to miasto rozrastało się do lat 70. XX wieku, wchłaniając sąsiednie wsie i osady wiejskie. Tych osad, które funkcjonowały na terenie dzisiejszego miasta, to jest około kilkunastu. Gdynia również była wioską i to też wcześniej, dosyć jak na warunki pomorskie, poświadczoną. Pierwsza zmianka pochodzi z 1253 roku. A czy Gdynia nie była iż wilgim gardale no malinko wsu, wi centrum reby, co se siele jadra, a sprzedawale rebę. Płetem nen myl bel nazwyny kasiepścim rynka. Dzise nie to plac kasiepści. To jest serce dawnej Gdyni. Serce dawnej Gdyni, która nie była jeszcze wtedy miastem, tylko była wsią kaszubską. W tym miejscu kiedyś znajdował się plac mansowy do suszenia sieci. Całkiem niedaleko tutaj od placu kaszubskiego była siedziba gdyńskiego sołtysa przy ulicy Starowiejskiej, a także też całkiem niedaleko znajdowała się granica z Oksywiem, z oksywskimi piaskami. Więc tak jak wspominałem wcześniej, serce dawnej Gdyni. Tyś dzisiaj na placu kaszepskim w Gdynie czujemy kaszepściłe DHT-e gardę. Tutaj za nami stoi pomnik Antoniego Abrahama, wiszą kaszubskie flagi. Też całkiem niedaleko mamy ławkę Kaszubów i kamienicę Szejbów, więc tutaj tych znaków kaszubszczyzny jest bardzo dużo w tym miejscu. Właśnie na tej ławce mamy tutaj Jakuba Szejbę i jego żonę Metyldę. Jakub Szejbę wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i w latach 20. powrócił do Gdyni. Był człowiekiem bardzo majętnym, można powiedzieć, że nie musiał pracować, ale mimo tego wypływał ze swoją rodziną w morze, rybaczył. No i ciekawa historia właśnie związana tutaj z tą kamienicą, która jest nieopodal nas. Był na tyle majętną osobą, że właśnie zbudował tą kamienicę. W 1928 roku ona tutaj stanęła i wtedy, w ówczesnej Gdyni, w Śródmieściu, była nazywana drapaczem chmur. Z tego względu, że był to jeden z największych, najwyższych budynków. A czy pójdziemy Starowiejsko Strasso w górę, łed place kaszepściłe, należemy heć w chterny slidny lata rzecy łez pędzel tu na Abraham.
To była końcówka jego życia. On zmarł w 1923 roku, doczekał się wolnej Polski, ale ostatnie lata jego życia praktycznie były w nędzy, to sobie trzeba powiedzieć. I tutaj no, znalazł, można powiedzieć, schronienie u rodziny Skwierczów i przez ostatnich latach swojego życia tutaj w jednym z pokoi, w tym właśnie domu, mieszkał. Gdyle jest meże w Gdyni bele reboce, to prawda, ale webraz garde ja ci możemy nalazć w literaturze, jakoby Gdynia bela biedno rybacko wso nie je prawdziwe. Gdynia bela wso bogato, a przede wszystkim gbursko. Większość mieszkańców tych wszystkich wsi, które funkcjonowały na terenach dzisiejszej Gdyni, to były wsie rolnicze, zamieszkane przez rolników. Ale rybacy byli tam również. Przy czym typową osadą rybacką to było taki przysiółek Oksywia, który się nazywał Na Piaskach. I tam rzeczywiście mieszkali rybacy. Inną osadą, inna osada rybacka funkcjonowała u ujścia rzeki Kaczej do morza, czyli to wtedy była wieś Kolibki i pogranicze Kolibek i Redłowa. Dzisiaj to znamy jako Orłowo i tam rzeczywiście no, do dzisiaj przecież funkcjonuje osada rybacka i to byli ci rybacy. Rybce, czyli gburze mieszkańcowie Gdyni, bele przede wszystkim Kaszeba ma, choć wiele bele tych Niemców. Gdynią rządzili Niemcy, rodzina Dysterwaldów, która mieszkała tu co najmniej od 1814 roku w sąsiednim Grabówku, ale potem skupowali ziemię, więc stali się tutaj największymi właścicielami ziemskimi. Zdecydowanie niemieckie również była tak zwana osada rzemieślnicza wzdłuż Kaczej. Sporo Niemców również mieszkało w Kolibkach. Ale nie tylko, Kaszubi również. Stare gdyńskie rody kaszubskie, które żyją tutaj od kilkuset lat, one do dzisiaj tutaj, ich potomkowie także są w Gdyni. Są ludzie, którzy przyjechali tutaj w międzywojniu z różnych części Kaszub, jak tworzył się port gdyński. Natomiast są też i tacy, którzy przyjechali tutaj po wojnie i także w ostatnich latach. No wiadomo, Gdynia zawsze była magnesem. Gdyńskich Kasiebów możemy podzielić na rdzennych, jak dzieją tu od czasów wse Gdynią, jak też tych, którzy przyjechali budować port, a tym samym tworzyć nowy port w historii gardę. Budowa portu, budowa miasta powodowała, że tutaj napływało sporo ludzi chcących znaleźć pracę, a wśród nich bardzo wielu Kaszubów. Widać to chociażby, bardzo ciekawe są księgi metrykalne z terenu Kaszub, z innych terenów Kaszub, kiedy widać, że młody mężczyzna wyjeżdża do Gdyni i po jakimś czasie wraca po swoją żonę i w księgach metrykalnych jest. Widać, że to jest miejscowy chłopak, ale już napisano, że jest z Gdyni, bierze sobie żonę, wyjeżdżają do Gdyni. Do początku XX wieku Gdynia, ksywia też inny dzisiejszy part tego gardu, bele sama. Wszystko zmieniło się, czyli w Gdyni zaczyna się budować tego portu. Naturalny rozwój został zakłócony, wioskowy rozwój, tak można powiedzieć. No, Gdynia w błyskawicznym tempie, w ciągu kilku lat z wioski, staje się miastem. Więc już na początku jest to budowa portu i znamy to ze źródeł, gdzie Rada Sołecka na czele z polskim sołtyszem, już wtedy prawda, od 1919 roku, Janem Radke, monitują do władz, żeby z Gdyni utworzyć miasto, gdyż gmina wiejska nie jest w stanie sobie poradzić z tymi problemami, które towarzyszą budowie portu. Jak powstawał port i powstawało miasto w 1926 roku, zastanawiano się, jak to nowe miasto ma być nazwane. No i tutaj zdecydowano, że będzie się nazywało Gdynia. Praktycznie troszeczkę było to dziwne, bo Oksywie było większą miejscowością, bardziej bogatą. No i tutaj jeszcze w 30-tych latach Oksywianie przesyłali do siedziby województwa pomorskiego, do Torunia, bo wtedy Gdańsk był wolnym miastem, nie był w granicach Polski, siedziba była w Toruniu, przesyłali właśnie do województwa protesty, że jak to miasto powinno się nazywać Oksywie. Do 1939 roku to jest budowa miasta, budowa już funkcjonujący port. To nawet wychodzi w literaturze kaszubskiej. Czytajmy, kiedy czytamy Annę Wajming,
to przecież, kiedy opisuje tą beznadzieję tej młodzieży w tych rodzinnych stronach w parafii leśniejskiej i tych swoich braci, kiedy opisuje, którzy wyszli z wojska, nie mają co robić. I dopiero potem, po jakimś czasie, trafia do Gdyni i z tych relacji, jakie wiążą, jest bardzo zadowolony. Pracuje w porcie, tak? Kasiebi z Gdynie, poetim jak zaczyna sobą dacia portę, prześle baro chutkę, cywilizacjowo przemiona. Rybacy, którzy mając kilkanaście arów nad samą plażą jakiejś własności, kiedy to sprzedawali pod budowę miasta czy portu, otrzymywali w zamian wysokie odszkodowania, za które budowano kamienice. Także ci Kaszubi, głównie oczywiście gburzy, ale też niektórzy rybacy, w ciągu kilku lat stali się kamienicznikami. I spadkobiercy ich, czyli rodziny kaszubskie, mają tą własność do dzisiaj, więc to jest ta specyfika tych gdyńskich, rdzennych Kaszubów. A potem prześla drego światowo wejna, wejaci doktor rębalści gdy krótkie, to najbardziej tragiczny dzel gdyńskiej historii. Duża część, nie chcę już tu mówić o liczbach, bo tu zawsze padają różne, więc do końca pewnie nigdy się nie dowiemy, ale jest to na pewno kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy przymusowo zostają wysiedleni. Perfidna też polityka władz okupacyjnych hitlerowskich, która inaczej traktuje Polaków, którzy tu przyjechali z innych terenów. Chodzi zwłaszcza tutaj o pochodzenie z dawnego zaboru pruskiego lub nie, więc ci, co nie byli z dawnego zaboru pruskiego, więc są w gorszej sytuacji, oni wszyscy wyjeżdżają. Ci, co mają swoje korzenie w zaborze pruskim, są potencjalnie traktowani jako dawni obywatele pruscy Rzeszy Niemieckiej, więc ewentualnie istnieje jakaś możliwość ich przyszłego zgermanizowania, tak? Czy tak jak to Niemcy nawet nazywali perfidnie, przywrócenia im tej niemieckości. Część rodzin kaszubskich, wiadomo, zostaje za cenę przyjęcia listy narodowościowej. To są tragedie ludzkie, które po wojnie po prostu mają też swoje reperkusje. Aliancci bombę miele zniszczony Gdynia, a osoblewie port, jaci był baro wyżnym strategicznym myla, ale tyś po samej wojnie baro chłytko gard uda są odbudować. Dzisiaj kaszubizna w Gdynie rozwija się na rozmaite urte w rozmaitych mylach. Po pierwsze, we strzutku kultury kaszubsko-pomorskiej jaciłet 10 lat dzieju kulegardowej biblioteki. Z jednej strony jest to biblioteka regionalna, biblioteka gdyńska, kaszubska, pomorska. Jak zaczynaliśmy tutaj 10 lat temu, to ten księgozbiór liczył 500 książek, dzisiaj liczy blisko 5000. A z drugiej strony to właśnie te promocje, spotkania, przedstawienia teatralne. Jak spojrzymy na te 10 lat, to łączna liczba tych spotkań to jest około 200 spotkań. Mamy tutaj zajęcia jakby skierowane, znaczy ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych, bo to są spotkania zarówno z osobami starszymi w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także na przykład zajęcia dla gdyńskich szkół, które realizują ścieżkę regionalną, których nauczany jest język kaszubski. W Gdynie w cile szkołach wary tyś nauka języka kaszubskiego. Między innymi w szkole spłodecznej numer 40. Wszystko zaczęło się w szkolowym roku 2006-2007 wetkuela kaszubskiego. Od tego rozpoczęliśmy, kiedy okazało się, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach koła kaszubskiego. Pojawiła się myśl, by rozpocząć nauczanie języka kaszubskiego. Zwróciliśmy się do rodziców z taką propozycją do uczniów, która spotkała się z dużą aprobatą. I jak te dzieci, z którymi je zaczęłam, szło do czwartej klasy, ty z własną dyrektorka się zgodziła na to, żeby tyś języka kaszubskiego uczyć. Czas ma dzieci przychodzą z taka własce, chcą być jedz, co my robimy, ale coraz czasu jest tak, że starsi chcą, żeby one się uczyły. No dobra, to co, zaczynamy. Dobry dzień! Dobry dzień! No i w
pomadzi su przeczytom wieszt, w Trnego je tytuł je tydzień Magdele już, na jak se nazywają płazwe dni tydzienia, jo? Jo. To teraz wam je wszyscy po kolei powita. I bo to pokaziwa, a wam ta Magdele. Dobrze? Jo? Jo. No jo, my to zaczynamy. Czym tu je mowa? Co mi noma napisali, jo? Ja. Tydzień. Uetim kweżdi dziecko wie, że tydzień my siedme dni. Gdy mi uetim, że dnia teraz to wiecie jako wildzigard, że to swoje kweżnie my w kasiebiznie, że to je myl, który należył do kasiebów i że to nie jest tak, że im większe miasto, większy gard, tym mniej kasiebści. Że kaszeba to jest tom, gdzie taką jakąś zapadł dziura i myśl o tym bardziej, a to tak teraz je, to są tak jakoś zamieniwe, to jest często inaczej. Coś im gadam, no, na mapie na pokazywam, że Gdynia je w tym mylu, gdzie są kaszeba. Że ona nie je, gdzie z tą łebłek. Народный списент с 2011 року сказал, что 10% мешканцев Гдине, то и не фул 25 тысяч леди, чеса кашебама. Подле вас те Андрея Буслера, та велена была бы еще викшо, чей бы сум списент был еще лепи шерек товыны.